Ja się trochę martwię tym dzwoneczkiem, bo obawiam się, że się nie zmieszczę, zanim on, znaczy kiedy on zadzwoni, ale postaram nie się... Nie martw się dzwoneczkiem. Trochę się martwię jednakowoż, ponieważ w radiu też mamy limit czasu i tu limit czasu, ale postaram się na przyspieszonych, proszę Państwa. Więc tak, wzruszenie, duma, wdzięczność i odrobina tremy. To jest skład koktajlu uczuć, który teraz krąży w mojej krwi, kiedy stoję przed Państwem, ale myślę, że dominującym składnikiem tego koktajlu jest radość. Radość, że tu jestem, ale też radość, że mogę się z Państwem podzielić moją radością z obcowania ze Słowem. I bez przesadnej egzaltacji mogę powiedzieć, że wyssałam ją z mlekiem matki polonistki. Ona mi pierwsza pokazała księżyc i pierwszy śnieg na świerkach i pierwszy deszcz. I to ona nauczyła mnie dostrzegać piękno naszego języka, wsłuchiwać się w jego brzmienie, cierpliwie poprawiała moje błędy, wskazywała wzorce poprawności i podsuwała lektury. I to jej zawdzięczam zachwyt poezją cytowanego mistrza Konstantego Ildefonsa, Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana. Ale mama nauczyła mnie też słuchać. Dzięki niej odkryłam absolutnie magiczne miejsce. Teatr Polskiego Radia, w którym słowo interpretowane przez znakomite aktorskie osobowości gra przecież główną rolę. No i ten zachwyt słowem pisanym, mówionym sprawił, że wybrałam taką, a nie inną zawodową drogę, która rozpoczęła się na teatralnej scenie, a potem przywiodła mnie do radia. Radio to medium, w którym słowo ma szczególne znaczenie, przyznają Państwo. Jego waga, sposób, w jaki jest wypowiadany, są ogromnie ważne. Mam ogromne szczęście, że mogę swoją radością z obcowania z polszczyzną dzielić się z moimi słuchaczami, ale też, że mogę o języku rozmawiać z ludźmi, dla których to słowo jest nie tylko po prostu narzędziem komunikacji, ale wartością, skarbem, o który trzeba dbać. Ileż radości daje na przykład odkurzanie starych słów, takich jak podkurek, albo szofretka, albo rosolis. Jaka to przyjemność odkryć, że abecadło było kiedyś obiecadłem, a nawet abecadłem. I szukanie etymologii, i wsłuchiwanie się w brzmienie takich słów na przykład jak babożeń, albo gadulas. Mam nadzieję, że nie zyskam takiego przydomka od Państwa po tym wystąpieniu. Ale fascynujące jest też obserwowanie młodej polszczyzny i tego, jak ona reaguje na zmieniającą się rzeczywistość, a reaguje dynamicznie. Mam takie dwa ulubione słowa, o których chcę powiedzieć szybko. Smartwica, to może nie brzmi dobrze, ale przyznają Państwo, że jest po prostu trafione w dziesiątkę. Smartwica, czyli choroba wywołana uzależnieniem od smartfonu, albo mamadżer, czyli połączenie młodej matki i menadżerki. A prywatnie, poza anteną, bardzo lubię słuchać, co mówią ludzie i jak mówią na ulicy, w sklepie, w metrze. Wiem, nie gryzie się ręki psa, który cię karmi. Tak usłyszałam kiedyś. Albo za łyżkę wody by nas sprzedała, proszę panią, za łyżkę wody. Innym razem jeszcze usłyszałam, że pewna pani pewnego pana po prostu zrównała z błotem. No ale, i to już naprawdę jest, zmierzam do brzegu, do puenty. Są też, słyszę cię dzwoneczku, są też dialogi pokrzepiające, jak ten, kiedy dwie kobiety rozmawiały o weselu, jedna z nich była na tym weselu i ta druga docieka, jak było, tamta mówi, nie, no wiesz, to tak sobie. No ale dlaczego? No jedzenie niedobre, towarzystwo nie takie, nie, no to spoko, ale wiesz, ta muzyka, ja po prostu nie cierpię diska pola. I wtedy pomyślałam sobie, jest dobrze, proszę Państwa, nie umarła w narodzie potrzeba deklinacji. Więc kończę, bo widzę, że siedzą Państwo jak na drożdżach. Tak, to też jest cytat, niestety nie mój, pożyczony od przyjaciółki, która takie zdanie usłyszała na wykładzie. A więc kończąc, chcę tylko powiedzieć dwa zdania. Jeden z moich językowych cyklów nazwałam Ogarnij Polski. No cóż, wydaje mi się, że z grubsza ogarniam, chociaż wciąż się uczę. Bardzo dziękuję szanownej kapitule za tę nominację. Kłaniam się mistrzyniom, kłaniam się mistrzom. A wszystkim Państwu i także sobie życzę nieustającej radości ze smakowania polszczyzny. Bardzo dziękuję. Możesz sobie teraz dzwonić.